Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym zaprosić Państwa do udziału w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Konstantynowie Łódzkim. Uniwersytet nasz działa już 9. rok. Za chwilę, czyli 1 marca, rozpoczynamy kolejny sezon letni roku akademickiego 2016-2017. Uczestnikiem tego uniwersytetu mogą być wszystkie osoby 60+, czyli powyżej 60 roku życia. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Konstantynowa, jak również okolicznych miejscowości, które ukończyły już 60 lat życia. Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo wiele ciekawych ofert. W tym wykłady ogólnorozwojowe i z wiedzy ogólnej. Wykłady będą odbywały się każdą środę o godzinie 15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy Łódzkiej 28. Wykładów będzie w tym semestrze aż 14 i zapraszam Państwa, nawet tych, którzy jeszcze nie jesteście słuchaczami Uniwersytetu, bądź nawet nie macie 60 lat. Na naszych stronach internetowych i na profilu Facebooka, i w prasie lokalnej, i w zakładce portalu Miasta Konstantynowa znajdziecie Państwo terminy i tytuły wykładów. Zapraszam, ponieważ będą bardzo ciekawe, bardzo wiele wnoszące nowych informacji do Państwa życia, a może również zachęcające do tego, żeby przyjść i odwiedzić potem bibliotekę w celu pogłębienia wiadomości na temat zaczerpnięty z wykładów. Pierwszy wykład w tę środę, czyli 1 marca, będzie dedykowany Salome jako kobiecie inspirującej, szokującej i stwarzającej wiele kontrowersyjnych opinii, ale również inspirującej przez następne pokolenia, aż do dziś, twórców różnych gatunków sztuki do pokazania tej postaci. Wykład wygłosi pani Agnieszka Janiak-Staszek, która przybliży tę postać i myślę, że będziecie Państwo bardzo zafascynowani postacią Salome. Następne wykłady również zapowiadają się bardzo ciekawie i tak jak powiedziałam, znajdziecie je Państwo na naszym planie wykładów. Seniorzy, którzy są już uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, będą mieli jak zwykle wiele zajęć dodatkowych, tak zwanych warsztatowych. Będą to zajęcia poprawiające kondycję zdrowotną, czyli gimnastyka w wodzie, nauka pływania, basen, gimnastyka na sali ogólnorozwojowa. Będą zajęcia z języka angielskiego, z tańca, z szeroko rozumianej sztuki, czyli zajęcia artystyczne, które będą się odbywały w Galerii Ogród Sztuki, a prowadzone będą przez dyrektora Andrzeja Cieślika z Ośrodka Kultury. Będą zajęcia dziennikarsko-obywatelskie. W związku z tym bardzo, bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Podstaw obsługi komputera i internetu będziemy uczyć Państwa tym razem w bibliotece w ramach takiej ogólnopolskiej akcji Latarnik. Natomiast dla osób bardzo zaangażowanych już i umiejących korzystać z nowoczesnych narzędzi multimedialnych, przygotowaliśmy taką grupę 12-osobową, którą prowadzić będzie pan Andrzej Różycki w gimnazjum numer 1. To będzie obsługa tabletów, smartfonów i innych narzędzi, które Państwu jak gdyby otworzą jeszcze szerzej świat społeczeństwa informacyjnego. Serdecznie, serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa po to również, żebyście przekazywali te informacje swoim rodzicom, dziadkom, żeby mogli aktywnie spędzić swoje następne lata przyjaciół, ciekawych życia, ciekawych świata. Myślę, że to jest bardzo dobra droga, żeby seniorów uaktywnić i pokazać całemu społeczeństwu, że to są genialni ludzie posiadający ogromną wiedzę, umiejętność, chcący się podzielić swoim doświadczeniem. Dziękuję bardzo.